Jak nie trudno zauważyć, ciężko dzisiaj fakty zważyć. Każdy widzi problem, inny wie dokładnie, kto jest winny. Jedni straszą wciąż faszyzmem, drudzy tęczowym marksizmem. Ten chce socjalistów wierzać, tamten księży z błotem mieszać. Feministki, narodowcy, korwiniści, moherowcy. Zaraz pójdzie tu na noże, każdy racji mieć nie może. Gdzie dokładnie prawda leży, ja wam powiem, to zależy. Łatwych odpowiedzi nie ma, biało-czarny świat to ściema. Prawda nie jest oczywista, rację miewa i marksista. Myślisz Seba to bandyta, a Dostojewskiego czyta. Podział w poprzek klas społecznych nie wyznacza gorszych lepszych. To, że ktoś inaczej myśli, nie oznacza zło chce zjeść. Zło prawdziwe mieszka w każdym, w tobie także to nie żart. Kto nie wierzy, nie zna życia, archipelag niech przeczyta. Widzisz belkę w cudzym oku, najpierw swój posprzątaj pokój. Nawet jeśliś prawdy bliski, nie znasz przecież tych praw wszystkich. Ktoś, kto w obcej bańce żyje, inne fakty ci odkryje. A kto się nie zgadza z tobą, da ci perspektywę nową. Żeby punkt widzenia zbadać, musisz najpierw porozmawiać. Weź się nie bój konfrontacji, możesz przecież nie mieć racji. Zamiast rzucać inwektywę, poznaj drugą perspektywę. Ktoś ci błędy twoje wytknie, to tym lepiej, mądrość kwitnie. Może ty go ubogacisz, a na pewno nic nie stracisz. Wyjście z bańki czasem boli, ale prawda nas wyzwoli.